Dzień dobry Państwu. Witam na naszym kolejnym spotkaniu, spotkaniu z cyklu O gustach się dyskutuje, spotkaniu z książką. Obiecałam tydzień temu, że będziemy, dopóki nie przyjdzie taka zdeklarowana wiosna, że będziemy rozmawiać o książkach fajnych. I dotrzymuję tego zobowiązania. Książki fajne to bardzo często są biografie. Lubimy czytać o innych, lubimy książki biograficzne. W związku z czym mam dla Państwa dzisiaj wydaną 3 lata temu biografię Mariny Abramowicz. To artystka, która intryguje wielu, w związku z czym myślę, że część z Państwa już po tą lekturę sięgnęło. Niemniej jednak na pewno jest wśród nas takie grono osób, które jeszcze nie miało tej przyjemności, dlatego chętnie książkę polecę. W 2010 roku w nowojorskiej MOMie ponad 750 tysięcy osób ustawiło się w kolejce po to, żeby wziąć udział w performansie Mariny Abramowicz. Performansie, który polegał na tym, że artystka była stale obecna w galerii, była obecna przez ponad 700 godzin, 70 godzin, przepraszam, i można było usiąść naprzeciwko niej, było wiadomo, że ona się nie odezwie, że nie da się sprowokować, że to nie będzie rozmowa, że to będzie, a może właśnie będzie rozmowa, tylko taka bez słów. Będzie można usiąść naprzeciwko Mariny i po prostu patrzeć jej w oczy. Okazało się, że ten performance przerósł najśmielsze oczekiwania popularności. I do Mariny wtedy to już nie jest młoda dziewczyna, tak? To jest kobieta o ogromnym dorobku, która tworzy od wielu dekad poza miłośnikami sztuki, poza osobami, które myślę, że po prostu były ciekawskie i zaintrygowane tą całą sytuacją, która też była obszernie opisywana w mediach, to pomijając te osoby zupełnie Marinie obce, przyjechało wtedy do niej bardzo wielu artystów, krytyków, kuratorów i osoby z jej życia prywatnego po to, żeby w jakimś sensie zbudować tym performancem retrospektywę jej twórczości. Jednym z takich najbardziej emocjonujących momentów był ten, w którym w sali pojawił się i usiadł naprzeciwko Mariny Ulay. Ulay, który przez wiele lat był jej partnerem w życiu i w sztuce, z którym ostatecznie się rozstała, z którym stworzyła najbardziej znane swoje performensy, takie, które też wymagały najbardziej ekstremalnego, emocjonalnego podejścia do relacji między dwojgiem ludzi. Ulay, który szczerze powiedziawszy po rozstaniu z Mariną niewiele już samodzielnie jako artysta osiągnął, co pokazało, że to ona w tym duecie była najbardziej kreatywną, najbardziej ekspresyjną i taką wiodącą postacią. Ten jego przyjazd, te parę minut, które spędzili razem, kreując ogromną intymność, był chyba największym wyrazem hołdu dla artystki. Marina Abramowicz dorastała w Jugosławii Tity, dorastała w rodzinie, która była nacechowana pewnym reżimem komunistycznym, z bardzo pasywnym ojcem i z bardzo demoniczną matką, która wpływała na jej życie nawet w tych czasach, w których Marina już była mężatką, w którym stworzyła swoją własną przestrzeń, ale okazuje się, że ta relacja z matką nie dała się do końca odpępowić. Marina, która poszukiwała doznań ekstremalnych, doznań z obszaru body artu, czyli takiego działania performanckiego, który zakłada ingerencję w nasze ciało, zakłada ból, zakłada też walkę o przesuwanie granic, o to, co można, co wolno. Walkę, która doprowadza działanie artystyczne do ekstremum, ale jest też ekstremalnym przeżyciem dla widzów. Nie tak dawno w Polsce mogliśmy też w Toruniu oglądać wystawę retrospektywną Mariny Abramowicz. Tłumy przyszły na tę wystawę, nie tylko na wernisaż, ale w ogóle przez cały czas jej eksponowania. Można powiedzieć, że był to jeden z większych sukcesów frekwencyjnych. W kraju, w którym 53% Polaków nigdy w życiu nie było w galerii ani w muzeum.
co oznacza, że popularność artystki przekracza sztukę, że oczywiście to jest też kwestia tego, że ona no, intryguje jako osoba, ale też jest skandalistką w jakimś sensie, a przynajmniej dla potocznego odbiorcy jest skandalistką, bo nie każdy rozumie, że to, co ona robi, jest w obszarze sztuki i jest bardzo często jej przeżyciem wewnętrznym, jej własną istotną drogą. Wiele osób twierdzi, że ona wszystkie swoje działania wykonuje na pokaz właśnie po to, żeby osiągnąć ten efekt popularności, clickbaitowości, skandalu i takiego zwracania na sobie uwagi. Prawda jest taka, że może nie każdy, ale większość artystów należy do takiego kręgu osób, które chcą zwracać na siebie uwagę. Są bardzo skoncentrowane na sobie, są gdzieś w jakimś stopniu egocentryczne, żeby nie powiedzieć egoistyczne, bardziej egocentryczne właśnie. I faktycznie, jeżeli chodzi o Marinę, to bardzo widać, ale też niewiele dziedzin sztuki jest tak trudnych w percepcji i tak trudnych do oceny także dla krytyków jak performance. Stąd też najczęściej performerzy są najmniej popularnymi artystami. Ich warsztat jest najmniej zrozumiały. Stąd też, jeżeli Abramowicz osiągnęła taką popularność i taki stopień wiedzy o jej sztuce, choć często jest to stopień wiedzy bardzo powierzchowny, ale jednak ta wiedza jest, to oznacza, że jest to jednak miarą ogromnego, ogromnego sukcesu, nie tylko takiego populistycznego, ale sukcesu także po prostu na scenie artystycznej. Okazuje się, że zarówno to, co robiła zanim stała się niezwykle popularna i zanim weszła w ten związek z Ulajem, który budował pewnego rodzaju napięcie sprzyjające popularności, ale też w tym okresie, kiedy się z nim rozstała i tworzyła już samodzielnie, budując i tworzy dalej, budując pewnego rodzaju ścieżkę. O tych rzeczach, które są mniej znane, poczytamy w biografii. Poczytamy dużo też tutaj jej autorskich komentarzy, które pozwolą nam jej sztukę lepiej zrozumieć, pozwolą nam też jakby naświetlić performance jako taki. Stąd też bardzo, bardzo gorąco polecam tą lekturę, bo trudno przejść obok takiej dziedziny sztuki jak sztuka performatywna obojętnie. Jest to immanentna część naszego dorobku kulturowego czy dorobku artystycznego XX i XXI wieku. Kiedy mamy poczucie, że się nie do końca potrafimy odnaleźć w tym świecie performance'u, to warto sięgnąć po przewodnictwo kogoś, kto wpłynął w ogóle na kształtowanie tej sceny i tego recepcji tego rodzaju sztuki. Więc myślę, że Marina Abramowicz jest najlepszą przewodniczką po świecie performance'u, ale też bardzo ciekawą przewodniczką po świecie może nie przewodniczką po świecie, bardzo ciekawą osobą, która może nam pokazać różnego rodzaju zagadnienia psychologiczne, nawet z pogranicza pewnych tematów psychiatrycznych. Bardzo wiele osób, to znaczy myślę, że wiele osób może tutaj odnaleźć jakieś swoje prywatne historie domowe, jakieś swoje borykania się z rodziną, z partnerami, z recepcją publiczną. Ta książka wnosi nam więcej niż tylko jakąś diagnozę sztuki. Ona bardzo dużo mówi o życiu i poza wszystkim jest dobrze napisana, jest nieprzesadna, nie jest właśnie skandalizująca. Tutaj jakby jest dużo chłodnych faktów, jest dużo komentarza samej Mariny, natomiast nie ma takiego medialnego szumu, który towarzyszy jej właśnie od 2010 roku, od tego momentu, kiedy zrobiła retrospektywę w MOMie. Stąd też myślę, że warto książkę przeczytać jako rozmowę z artystką. I w tej chwili chciałabym na sekundę zmienić temat i zaprosić Państwa na inną rozmowę z artystką. Rozmowę z Agatą Czeremuszkin-Chrut. W tej chwili w Xanadu trwa wystawa indywidualna Agaty Czeremuszkin-Chrut.
Wystawa prac, które Państwo widzicie za mną, a w dniu jutrzejszym o godzinie 12.30, 12.40, zobaczymy jak nam wyjdzie, będziemy się spotykać też z Agatą na rozmowę, na live na Facebooku, potem ta rozmowa będzie też dostępna na naszym kanale na YouTubie. Będę rozmawiała z Agatą o tej wystawie, o cyklu Otoczaki, o jej inspiracjach, o planach, o tym, co ją najbardziej intryguje i interesuje w malarstwie, czego jako artystka szuka, a co jest jej w tej drodze twórczej zbędne. A poza tym myślę, że też o jakichś takich tematach, które dość spontanicznie między nami w rozmowie wynikną. Liczę na to, bo znam Agatę, więc wiem, że jest pasjonującą rozmówczynią i że ma bardzo wiele ciekawych tematów, jeżeli chodzi o sztukę do przekazania, więc liczę na to, że to będzie fajna, potoczysta, dynamiczna rozmowa o sztuce, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będzie może nieco mniej ekstremalnie niż w twórczości Mariny Abramowicz, natomiast bez wątpienia też równie inspirująco i na pewno też bardzo tak przestrzennie, to znaczy mam poczucie, że sztuka abstrakcyjna to jest taka sztuka, która wyprowadza nas w naszym doznaniu estetycznym dużo dalej i w tę podróż chciałabym Państwa jutro zaprosić, a dziś zachęcam do lektury biografii Mariny Abramowicz i do śledzenia w ogóle twórczości artystów, którzy wydają nam się trochę trudniejsi, a którzy mają sporo do przekazania. Bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że poza tym, że jutro widzimy się także za tydzień.